Dzień dobry, witam was serdecznie, moi drodzy. Oto jest War Thunder. Dawno nie było War Thundera w sumie, więc trzeba coś będzie nadrobić. Może jakiś stream zrobić albo, nie wiem, jakieś moje granie. Tym bardziej, że są zniżki. Mam tam jakieś złote orły. I trzeba by było te złote orły wydać. Te zniżki trwają chyba do jutra tylko. Jeżeli się mylę, to wyprowadźcie mnie z błędu. Zawsze tam coś można kupić. Pamiętajmy, że w War Thunderze jest chyba rocznica i mamy zniżkę 50% na wszystkie, prawie wszystkie pojazdy premium i chyba te zwykłe też. Czyli te, które możemy kupić za srebro, 50% w dół, i te, które możemy kupić za złoto, 50% w dół. Myślę, że jest to naprawdę niezła gratka. A dzisiaj oglądamy bitewkę tym oto Shermanem. Jumbo. Dobra, może już wystarczy takiego. Niech kolega... O. Będziemy widzieć doskonale, co tu się dzieje. Sherman Jumbo. Twarda wieża. Z przodu niezły pancerz. No, zobaczymy, co się z tego urodzi. Albo mi się wydaje, albo to jest jakaś nowa mapka, nie wiem. Albo została troszeczkę jakoś przerobiona. Oprócz tego oczywiście tam jakieś zmiany graficzne w War Thunderze się szykują, no ale na razie to oglądaliśmy chyba to na streamie. No to jest jeszcze nie to, na co czekam. To jest jeszcze nie to, na co czekam. O, niestety gąska. Okej. Jest coś. O, przebicie, przebicie. Wydaje mi się... O! Widzi tygrys? Czemu nie strzela? Przecież to jego działo to powinno przebić. Na końcu będzie niespodzianka, aczkolwiek w powtórkach ta niespodzianka tam coś kulała. Zobaczymy, czy naprawili, czy nie naprawili. Coś tu jedzie, coś tu jedzie z lewej. O, nie widzi kolega. O! Kurczę, ale dziwnie, no ten tygrys co, nie strzelił, czy co? Działo rozwalone. Tak jest. W War Thunderze można strzelać przeciwnikowi w działo. I widzicie, co tutaj się dzieje, nie? Aj, szkoda. O, weszło. Myślałem, że po ścianę. No to jest tak, że jeżeli zyskujemy pozycję, i tak właśnie jest w tym momencie, to jest ta zaleta War Thundera. Jak gdzieś się przedostaniemy i mamy przeciwników z flanki, to po prostu jest one shot, one kill. I to możemy zrobić wiele razy. Ogranicza nas tylko przeładowanie działa, tak naprawdę. O, widzicie? Kolega tu nie widzi chyba. O, zauważył. O, no niestety przyszła kryska na matyska. Jagd Panther. Ciekawi mnie, czy oni kiedykolwiek zrobią bez tych samolotów taki tryb. Czy byłoby na to wzięcie? Mi się wydaje, że te samoloty mega upierdliwe są.
Ciekawe, gdyby zrobili to, czy po prostu ludzie by się w tym trybie pojawili, czy też może nie. Ale trzeba będzie odkurzyć trochę War Thundera. No też był pomysł, żeby zrobić nowe konto i zobaczyć tam, porównać z WoTem, jak to w War Thunderze jest, jak na początku się gra i jakie są ułatwienia dla zupełnie nowego gracza. No ale zobaczymy. Na razie muszę wydać 4000 golda. I kompletnie nie wiem na co. Ciągle tam dycha, dycha. No, zaczęło się. Nie widzą się. Ale bokiem stanął. Aż tak? Czy mi się wydaje? No, trzeba przyznać, że pancerz tutaj już dingnął coś. Trochę jak na Jumbo przystało. Cały czas patrzę na tą mapkę i nie wiem, czy ona była, czy jak była, to grałem z innej strony, czy co? Jakiś taki zameczek po środku, czy co to jest? Ten wrak z prawej strony to jest, tak powiem, stały element, bo wrak jest, o ile dobrze pamiętam, na polu bitwy dopóki gościu chyba nie wyjdzie albo nie weźmie nowego pojazdu. Ale nie wiem, czy tak jest cały czas. Coś jest. SDKFZ było widać, no to dosyć łatwa zdobyć. Uuu! Proszę, proszę! A gdzie ten SDKFZ? O! Pięknie! Ale to chyba nie koniec kanonady będzie. Tak, już tutaj kolejny. A już się zaczęło dziadostwo. Aj, szkoda. Zobaczcie, co się dzieje teraz. Oczywiście gorzej się ogląda dla osób, które no nie są obeznane z tym, jak tutaj walka wygląda i co chwilę kolega przechodzi. O nie!
kolega przechodzi z tego widoku z tyłu do celownika. Może od tego być oczopląs, aczkolwiek jak ktoś trochę pogra, to wie, że to jest zupełnie normalne, bo w ten sposób możecie po prostu dostrzec wroga. Tutaj gra nie pokazuje, tak jak w Łocie, nie wykryje go, ponieważ znalazł w zasięgu widzenia. No kurka, tygrys nie będzie mógł przebić. Że on ma ile penetracji? 130? Chyba? Powinien przedni pancerz tu przebić. Aha! No dobra, to już wiadomo, o co chodzi. Czekajcie, jedynka. A, nie widać, bo w luku bombowym jest. Nadlatuje. Ale ciekawe, jak to jest. Czy się gracze nie wnerwiają, że ktoś bombę rzucił? No bo to koniec rozgrywki jest chyba. Jak dobrze rzuci. Wysokość zrzutu będzie... O! Widać ją! Kurka, widać. Będziemy śledzić. Do tej pory coś tam było zrypane z powtórkami, wiem, i nie było widać efektu zrzucenia bomby. No, uwaga. Leci, leci. Działo samobieżne. Jakiś gościu 5 km stąd. Uwaga. Co to kurka było? Kurde. Ej no. O. Koniec. No, mówiąc szczerze, w takich blaszanych puszeczkach znaleźć się obok wybuchu, to kurka, człowiek się ugotował prawdopodobnie. Czyli wszystko zostało naprawione. Jest plus, jak najbardziej. Bo poprzednio nie było widać grzybka, coś tam się działo z powtóreczkami. To tyle, moi drodzy. Wchodźcie i kupujcie, bo jeszcze chyba do jutra tylko jest. Kolega oczywiście najlepszy wynik zrobił, 8 pojazdów, jak widzicie, 6 asyst. Ale zobaczcie, jak wejdziecie sobie gdziekolwiek, do jakiegokolwiek drzewka, rozwijacie, to macie wszystko, no prawie wszystko, po 50%. Czyli samoloty można kupić tam niższych poziomów za 200, 500 golda i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest przecenione. To, co kosztowało 1000, kosztuje 500. Wysokopoziomowe też są przecenione. Tutaj na przykład kosztował 9000, kosztuje 4500. To jest naprawdę fajne. To tyle. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.